To już oficjalnie się teraz przywitamy. Dzień dobry. W imieniu prezydenta Piotra Grzymowicza witam wszystkich Państwa na naszym briefingu prasowym, na którym chcielibyśmy powiedzieć Wam o przyszłości Miejskiej Biblioteki Publicznej, ponieważ wiem, że sporo pytań już o tę przyszłość się w przestrzeni publicznej pojawia, a zatem już za chwilę rozwiejemy część tych wątpliwości. Razem z nami jest architekt Radosław Guzowski, który jest autorem programu funkcjonalno-użytkowego. Za chwilę o nim opowiemy. Jest dyrektor Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z tyłu jest pani Gabriela Konarzewska, dyrektorka Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków. Jest też z nami dyrektor Zbigniew Karpowicz z Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. I żeby nie przedłużać, oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry Państwu. Myślę, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Serdecznie chciałbym Państwa wszystkich powitać. W miejscu Koszar Dragonów, dla którego to miejsca całej przestrzeni publicznej przygotowaliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Miasta Olsztyna, a następnie biorąc pod uwagę nasze potrzeby i jednocześnie artykułowane w konsultacjach społecznych różnego rodzaju oczekiwania przez naszych mieszkańców, uznaliśmy, że konsekwentnie miejsce wyjątkowe powinno również być zagospodarowane w odpowiedni sposób poprzez przeznaczenie tych obiektów, tych terenów, tej starej przestrzeni, nowej przestrzeni publicznej dla realizacji celów zarówno związanych z rozwojem kultury w naszym mieście, z rozwojem również organizacji pozarządowych, które już w tym miejscu realizują swoje projekty, bo chociażby mógłbym podać przykład związany z obiektami tu nieopodal znajdującymi się, przeznaczonymi dla dekarzy. Powstała Akademia Dekarzy. Jeden z budynków został już przystosowany do przede wszystkim kształcenia młodych osób, które u nas, chociażby w naszym Zespole Szkół Budowlanych, kontynuują swoją naukę, które mają możliwość również przygotowywania się od strony praktycznej nauki zawodu właśnie w Akademii Dekarzy, organizacji pozarządowej, która tutaj jeden z budynków przygotowała pod tę działalność. Wiemy, że również jeden z obiektów przeznaczyliśmy dla Kościoła Zielonoświątkowego, że ten obiekt jest w tej chwili w fazie również szeroko rozumianej rewitalizacji. Wiemy, że tu na terenie tych koszar działa chociażby Bank Żywności, który wcześniej, korzystając ze środków unijnych, znakomicie przygotował swoją działalność. Działa kuźnia społeczna, działają inne organizacje pozarządowe i wiemy, że jest to dosyć długi proces, który będzie polegać na zagospodarowaniu tego całego kompleksu koszarowego, ale nasi mieszkańcy w ramach tych konsultacji, które były prowadzone w roku 2015, odnieśli się właśnie w kontekście przygotowywanego wówczas, a następnie, o czym wspomniałem na samym początku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do tych oczekiwań i do tych celów, które tu na pewno zaczęliśmy realizować i będziemy realizować. A więc po rozmowach, które odbyliśmy z naszym dyrektorem, który jest dzisiaj z nami, panem dyrektorem Krzysztofem Dąbkowskim, w kontekście zarówno modernizacji naszego planetarium i obserwatorium astronomicznego i realizacji projektu strategicznego, jakim jest właśnie nasze planetarium, w kontekście również tam dzisiaj działającej Planety 11, jak i również abecadła, które, jak Państwo wiecie, funkcjonuje od początku powstania, praktycznie wcześniej Alfy, a potem Aury, uznaliśmy, że doskonałym miejscem dla realizacji celów związanych z biblioteką miejską będzie to miejsce tu, w tym obiekcie, i dlatego też wcześniej współpracując zarówno z naszym panem dyrektorem, bo przecież jest instytucją kultury miejską, współpracując również z naszymi architektami, wybranym architektem w postępowaniu przetargowym panem architektem Guzowskim została przygotowana
piękna, po prostu mogę powiedzieć dzisiaj, wizualizacja, którą Państwo za chwilę będziecie mogli również obejrzeć, a przede wszystkim został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla naszej nowej biblioteki, którą chcielibyśmy tutaj w ramach oczywiście tego potencjału, który tu istnieje, umieścić. Jakie są dalsze nasze w tym zakresie planowane działania? Dzisiaj pokażemy program funkcjonalno-użytkowy, pokażemy, jak ten obiekt będzie, mam nadzieję, już niebawem wyglądać. Przygotujemy w najbliższym czasie projekt budowlany, a następnie będziemy starać się o środki unijne z Funduszu Europejskiego w ramach Funduszu dla Warmii i Mazur, gdzie liczymy, że w okresie trzeciego praktycznie kwartału tego roku zostaną już zorganizowane konkursy na właśnie tego typu obiekty, którym można przywrócić nowe oblicze, nowe funkcje, i mając gotowy projekt będziemy mogli w tym roku jeszcze ogłaszać postępowanie przetargowe na zmianę tego miejsca, na przygotowanie i przeznaczenie tego miejsca dla naszej centralnej biblioteki, o której zapewne zaraz usłyszymy więcej ze strony zarówno pana architekta, jak i pana dyrektora Krzysztofa Dąbkowskiego. Również w ostatnim okresie czasu podejmowałem decyzję na wniosek pana dyrektora o przeznaczeniu kolejnego obiektu, drugiego obiektu, którymi dzisiaj dysponuje i zarządza pan dyrektor Zbigniew Karpowicz jako nasz zakład lokali i budynków komunalnych. Ten budynek się nazywa jak? Wartowni, tak, wartowni, która również miałaby służyć, jak państwo wiecie, ona się znajduje na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i ulicy Dragonów. I właśnie również miałaby być przeznaczona do wykorzystania przez naszą bibliotekę. O tych planach powie za chwilę pan dyrektor Dąbkowski. Ja natomiast cieszę się, że możemy po prostu w ramach oczywiście naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i celów strategicznych związanych z zagospodarowaniem tego magicznego miejsca dzisiaj mówić o rozpoczęciu ze strony gminy tego całego, na pewno nie krótkiego, a długiego procesu, ale jestem przekonany, że będzie on miał na pewno w ciągu kilkunastu lat szczęśliwy finał, bo włączyliśmy już organizacje pozarządowe do wspólnych działań związanych z zagospodarowaniem tego miejsca, a ten przykład świadczy o tym, że na pewno kultura, organizacje pozarządowe, działalność społeczna, szeroko rozumiana, również działalność i aktywność naszych mieszkańców znajdzie tu swoje odzwierciedlenie w kolejnych, następnych projektach związanych z zagospodarowaniem budynków, jak i właśnie tego miejsca. Również chciałbym powiedzieć, że mamy w wieloletnim planie inwestycyjnym przeznaczone środki właśnie na ten rok i w budżecie miasta, zarówno na przygotowanie tego projektu, o którym wspomniałem, tej biblioteki w tym miejscu, jak i środki na zagospodarowanie tego obszaru w szerszym zakresie związanego z przestrzenią publiczną, która tu przy tych wszystkich budynkach oczywiście stanowi też ogromny potencjał i na pewno będzie przez nas w jak najlepszy sposób wykorzystaną. A więc do dzieła. Jestem przekonany, że ten krok pokaże, że ten potencjał, którym dysponujemy, po prostu zostanie wykorzystany na rzecz i na potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. Dziękuję państwu bardzo. Jaki był koszt dostosowania tego budynku? Koszt dostosowania tego budynku dzisiaj według oczywiście tutaj poczynionych szacunków przez pana architekta to jest koszt około 16 milionów złotych, a więc to jest dosyć poważny, ale tak jak państwo wiecie, byliśmy, jesteśmy i na pewno będziemy skuteczni w zakresie pozyskiwania środków unijnych i tylko dzięki temu, że takie dotacje pojawiają się w różnego rodzaju programach związanych z rewitalizacją naszych
starych obiektów, obiektów, które stanowią wartość wyjątkową, wartość historyczną, wartość zabytkową i że takie pieniądze po prostu Unia Europejska udostępnia nam na przywrócenie ich do dawnej świetności, oczywiście przy wykorzystaniu innych celów, innych funkcji. Dzięki temu, jestem przekonany, będziemy mogli nasze marzenia zrealizować. A jakiś przybliżony harmonogram? Przybliżony harmonogram oczywiście jest dosyć, jak wspominałem, napięty, ponieważ musimy w miarę szybko, po prostu teraz działając tu i współdziałając, tak to robimy do tej pory z panem dyrektorem Krzysztofem Dąbkowskim jako miasto, przygotować postępowanie przetargowe. Tu zakładamy, że będzie to prowadzić nasza Miejska Biblioteka Publiczna. Przygotować projekt budowlany, złożyć wniosek w trzecim kwartale, bo wtedy ma być ogłoszony konkurs na zabytki w ramach FEWIM-u, czyli Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. W momencie, gdy zostaną te środki, mam nadzieję, również nam przekazane, przydzielone, będziemy mogli ogłaszać konkurs na po prostu realizację tego pięknego celu, jakim jest Biblioteka Centralna. Zakładam, że będzie to rok przyszły. Będziemy musieli zabezpieczyć oczywiście również w naszym budżecie nasze środki, a wtedy około 2 lat, czyli to będzie rok 2027, powinniśmy po prostu cieszyć się z nowego obiektu i przenieść te oba, które wcześniej wymieniałem, obie, przepraszam, biblioteki, czyli i Abesadło, i Planetę, a następnie również cały zarząd naszej biblioteki tutaj do tego obiektu i obiektu po prostu wartowni. Takie są nasze plany w kontekście oczywiście tego, co przed chwilą powiedziałem. Dziękuję bardzo. Pan prezydent powiedział i o przywracaniu świetności tego budynku i innych w obszarze koszar Dragonów. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że w zasadzie w całej Polsce taka jest tendencja, żeby te zabytkowe budynki przeznaczać na takie cele społeczno-kulturalne i na pewno więcej, 2 słowa o tym powie nam pan architekt. I również poprosimy pana Radosława Głozowskiego, żeby powiedział nam w kilku słowach o tym, jak będzie wyglądał program, czy też jak już wygląda program funkcjonalno-użytkowy tego obiektu. Proszę państwa, więc no, należy się cieszyć. Należy się cieszyć, że ten oto piękny, aczkolwiek obecnie niszczający budynek ma szansę uzyskać nowe życie. Tak jak tutaj wspomniał pan prezydent, znajdzie się tutaj miejsce dla 2 obecnie oddziałów bibliotek, czyli Planety 11, które obecnie mieści się w budynku Planetarium i Abecadła. Może spróbuję popatrzeć na rzuty. Poprosiłbym może o właśnie. Tutaj mamy koncepcję aranżacji parteru. Parter, oprócz strefy wejściowej, będzie przeznaczony jako miejsce, gdzie będzie się mieściła biblioteka Abecadło, biblioteka dla dzieci. Budynek będzie całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi. Natomiast na drugiej kondygnacji, tutaj właśnie powyżej, piękne belki strefowe, no bo zainstalowane. Na drugiej kondygnacji mamy bibliotekę Planeta 11 z zbiorami, z strefami aneksu, relaksu, strefami do nauki, strefami komputerowymi. A natomiast poddasze, poproszę jeszcze, poddasze zajmują tutaj pomieszczenia administracyjne i duża sala spotkań, która się mieści na środku, która ma służyć również działalnościom społecznym dla społeczności Olsztyna. Wróciłbym jeszcze na chwilę do wizualizacji. Nasza koncepcja była opracowana na podstawie programu prac konserwatorskich w kooperacji z Biurem Konserwatora Zabytków. Generalnie, jak widzicie państwo, w tej koncepcji rewitalizujemy ten budynek z 2 małymi akcentami, działaniami, że tak powiem, które trochę wpływają na jego unowocześnienie. Te działania to nadbudowa sali konferencyjnej, która po prostu, strefa poddasza jest dosyć niska, więc tutaj podwyższając tą całą strefę uzyskujemy bardzo ładną przestrzeń. I takie działanie od frontu ulicy Jagiellońskiej, które pokazuje nam
tą bibliotekę dla osób, które po prostu podróżują wzdłuż tej ulicy, dla osób z zewnątrz. Widzimy, że coś tam się dzieje, po prostu mamy jakąś działalność w środku. To tyle, co ja mogę powiedzieć w tej chwili pokrótce. To jest na razie koncepcja. Oczywiście prace projektowe, które muszą być tutaj prowadzone, będą dotyczyły szerokich prac inżynierskich w związku z digitalizacją tego budynku. Natomiast może oddam... Jaka powierzchnia? Musielibyśmy... 200 metrów. Tak, około 1200 metrów. Tutaj dużo poszliście w przeszklenia i ta ściana frontowa i to podwyższenie dachu. Pan mówi minimalnie, ale to jest duża zmiana w takim obiekcie. Znaczy, tak jak mówię, że te zmiany uzyskały akceptację konserwatora zabytków i one mają na celu, jeśli chodzi o podniesienie tej części środkowej, po prostu poprawę funkcjonalności tej sali konferencyjnej. A jeśli chodzi o ten front, no chcieliśmy dać jakiś akcent, jakiś sygnał, że pokazać życie w środku biblioteki. Dziękuję bardzo. To teraz zapraszamy Krzysztofa Dąbrowskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło w nowym roku z Państwem powitać ten nowy rok takim akcentem, że w końcu ziszczą się marzenia bibliotekarzy i mieszkańców Olsztyna. I w Olsztynie za jakiś czas powstanie biblioteka centralna. To, co my tutaj robimy, proszę Państwa, to jest zgodne ze strategią biblioteki, którą przyjęliśmy wspólnie z Panem Prezydentem. Jednym z punktów tej strategii na lata właśnie 2021-2025 było powstanie biblioteki centralnej. My w ten sposób zdecydowaliśmy się, że posiadając już pewien potencjał merytoryczny, jeśli chodzi o księgozbiór, o pracowników, o pewne rozwiązania pracy z czytelnikiem, zdecydowaliśmy się, żeby połączyć dwie biblioteki. To jest Pamięta 11 i ABC. Tak jak Państwo widzą, tutaj na razie mamy ściany, ale zgodnie z projektem pana Guzowskiego będą to przestrzenie dostępne dla czytelników, prawie wszystkie będą z przeznaczeniem dla czytelników. Powiem Państwu tylko tyle, że my jako biblioteka zyskamy powierzchnię ponad 400 metrów dodatkowo w stosunku do tego, co posiadamy obecnie w Planecie i w ABCD, co jest dla nas bardzo ważne. To tutaj pan architekt, ten wykusz taki, który zrobił, zaprojektował szklany, on też jest zgodny z pewnymi tendencjami, z pewnymi trendami, które przyświecają współczesnym bibliotekom. Mianowicie nasza biblioteka będzie, olsztyńska biblioteka, będzie biblioteką partycypacyjną. To znaczy mieszkańcy będą uczestniczyć w życiu tej biblioteki nie tylko biernie, jako osoby korzystające ze zbiorów, czy też uczestniczące w różnych wydarzeniach, ale właśnie dzięki temu, że mamy dodatkowe 400 metrów, będziemy chcieli również stworzyć taką przestrzeń, gdzie to mieszkańcy będą mogli tworzyć kulturę, będą mogli się spotykać. Tak nakreśliliśmy sobie taki plan merytoryczny wokół takich czterech aspektów, że biblioteka będzie biblioteką, gdzie doświadczamy kultury, gdzie zdobywamy nowe umiejętności i mamy jakąś taką przestrzeń samorealizacji. Będzie również miejscem innowacyjnym. Nie mam tutaj na myśli nowych technologii, ale działania społeczne, bo też ona ma taki troszeczkę symboliczny charakter, jak Państwo zauważą, że łączy ze sobą Olsztyn. Jesteśmy w miejscu, gdzie akurat mamy jedną z głównych ulic miasta i tak naprawdę będzie to biblioteka takim mostem między zachodnią i wschodnią częścią miasta, co nas bardzo cieszy. Poza tym też wiemy, jesteśmy przekonani, że biblioteka, jak i całe to miejsce, Koszary Dragonów, będą taką wizytówką miasta. Tutaj już niedaleko mamy dworzec kolejowy, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Olsztyna i bardzo fajnie jest, kiedy mogą wyjść z dworca i pierwsze, co będą widzieć, to właśnie taką instytucję kultury, jaką jest biblioteka. Myślę sobie, że dla nas najważniejszą
sprawą w całym tym przedsięwzięciu to jest to, że będziemy mogli jak gdyby zbudować jeszcze bogatszą ofertę i też poszerzyć nasze działania, bo tutaj pan prezydent o tym nie mówił, ale niejednokrotnie dyskutowaliśmy w takim zespole roboczym powołanym przez pana prezydenta, że też chcielibyśmy robić takie wydarzenia o charakterze festiwalowym. Do tej pory my jako Miejska Biblioteka takiej przestrzeni nie mieliśmy, a dzięki temu, że tutaj właśnie będzie dodatkowo sala konferencyjna, nazwaliśmy ją przestrzenią aktywności społecznej, no będzie możliwość przeprowadzenia chociażby dwóch takich festiwali. Jeden festiwal, to Państwu zdradzę, będzie festiwalem do czytania i to będzie festiwal, którego organizatorami będą czytelnicy. Właśnie nie bibliotekarze, nie wydawcy, tylko chcielibyśmy, żeby to czytelnicy sami zorganizowali festiwal swój i opowiadali jak gdyby o właśnie o kulturze czytania, o aktywności, która może służyć właśnie, żeby się rozwijać. No i też mamy nadzieję, że to miejsce będzie inspirować do wspólnego działania, bo najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o rewitalizację, to nie jest tylko to, że my zrewitalizujemy ten obiekt jako obiekt architektoniczny. No, rewitalizacja, zgodnie z tym, co mówił pan prezydent, i tak zakłada sobie ten program unijny, on też zakłada rewitalizację społeczną, czyli to miejsce ma nie tylko być odnowionym miejscem jako właśnie obiektem budowlanym, ale również ma służyć rewitalizacji społecznej, czyli powodować, że mieszkańcy mogą realizować właśnie siebie jako istoty społeczne, mogą się spotykać, mogą wspólnie dzielić się swoimi pasjami, swoim doświadczeniem. Więc tutaj jak Państwo widzą, no dla nas jest to naprawdę bardzo duży skok w rozwoju sieci miejskich bibliotek i myślę sobie bez kozery, że mieszkańcy tylko i wyłącznie mogą zyskać. Ja wiem, że zawsze jakaś zmiana budzi obawy, że mogą coś utracić, ale w tym przypadku tutaj tylko i wyłącznie można zyskać, a też wydaje mi się, że zyskujemy wszyscy, i planetarium, i biblioteka, i mieszkańcy, bo będą mieli do dyspozycji dwie bardzo świetne instytucje kultury, nowoczesne i odpowiadające też na potrzeby współczesnych uczestników kultury. I czy mają Was jakieś pytania? Panie dyrektorze, bo Planeta 11 Pan musi przenieść. Natomiast to znaczy, ja bym powiedział, że nie muszę. Rozmowę sprzed paru miesięcy, że tak niekoniecznie, bo obecadło jednak jest w dobrym punkcie. To znaczy, liczbą ludzi. Panie dyrektorze, to jest tak, że w tym przypadku nie możemy mówić o konieczności, bo ten wybór, którego dokonaliśmy tutaj, owszem, były różne pomysły i rzeczywiście mieliśmy taką obawę, czy znajdziemy miejsce, które będzie spełniało takie wymogi i takie potrzeby, jak obecnie ma Planeta i ABCAD. I naprawdę po dużych, bardzo dużych poszukiwaniach, one trwały kilka miesięcy, ten obiekt jak gdyby, no, kiedy zostały otwarte nam tutaj te przestrzenie, bo nasza rozmowa była przed jeszcze wizytą w tym obiekcie, ale w listopadzie w roku ubiegłym pan prezydent zorganizował spotkanie właśnie z dyrektorami miejskich instytucji kultury i przyszliśmy wszyscy tutaj. I ten obiekt, no jak zobaczyłem po raz pierwszy, pan prezydent potwierdzi, to od razu wiedziałem, że chciałbym, żeby właśnie tutaj znajdowała się Planeta i ABCADło, bo tak jak mówię, ona wszystkie te funkcje i to, do czego się przyzwyczailiśmy w tych dwóch bibliotekach, będzie realizowane tutaj, a mało tego, będzie ten dodatkowy bodziec do podejmowania nowych wyzwań, no i też nowych inicjatyw właśnie kulturalnych, jak tak mówiłem, no z korzyścią dla nas wszystkich. Panie dyrektorze, prezydent mówił o harmonogramie. Wiadomo, że Planetę 11 będziecie musieli doprowadzić wcześniej, w 2027. Co wtedy z Planetą 11 w tym okresie przejściowym i co z ABCADłem? Czy ABCADło będzie funkcjonowało tam, gdzie funkcjonuje do momentu odnowienia tego budynku i zagospodarowania przez osie? Plan wygląda w ten sposób. Do końca tego roku Planeta 11 będzie znajdowała się w tym miejscu, w którym jest obecnie. Tak jak mówił pan prezydent, my już w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej bo mamy wszystko opracowane, jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargu na projekt architektoniczno-budowlany. Dosłownie to już są ostatnie takie retuszowe sprawy związane z dobrze, co dalej? A to do końca roku. Jesteśmy na etapie rozmów z jedną z instytucji kultury miejskiej i najprawdopodobniej na 90% część zbiorów Planety
Te najbardziej poczytne i aktualne będą dostępne dla czytelników w centrum miasta, w jednej z naszych instytucji. Jeszcze nie chcę powiedzieć, której, no bo taka zasada jest, że zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, ale z panem dyrektorem jednej z instytucji jesteśmy umówieni, że część zbioru będzie dostępna właśnie w centrum miasta. Abecadło rzeczywiście zostanie do tego momentu, bo umowa z obecnym, z AMO jest do listopada 2025 roku, czyli prawie 2 lata. No ale tutaj mamy tę perspektywę, bo też tutaj wstępnie rozmawialiśmy, żeby przedłużać o kolejne miesiące, jeżeli będzie taka potrzeba za nim. Więc tutaj mamy zabezpieczone. Też chcę Państwa jakby uspokoić, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, gdzie funkcjonuje planeta, no to kawałeczek dalej, no może kawałek dalej tak brzmi, ale mamy i bibliotekę przy ulicy Pana Tadeusza i przy Świte Ziarnki, więc takie zbiory jakieś większe będą w tych bibliotekach. Mamy bibliotekę numer 4 przy Aleja Przyjaciół. No ale tak jak mówię, tutaj będziemy się starali, żeby gdzieś w tej lokalizacji blisko ratusza znajdowały się też zbiory Planety 11. Natomiast to nie oznacza, że Planeta nie będzie podejmowała jakichś inicjatyw, bo mamy inne instytucje kultury. Jak Państwo wiedzą, MOG czy też Teatr Lalek to są bardzo otwarte instytucje, więc część zadań, część różnych naszych planów odnośnie czytelnictwa, odnośnie spotkań będzie realizowana na zasadzie współpracy z tymi dwiema jednostkami. Co do tej pory robimy obecnie, więc dla nas to będzie całkiem naturalne, że jakieś spotkania autorskie mogą się odbyć, chociażby w te atrzyma. Dziękujemy. Dziękuję. Już nie będę krzyczeć i oficjalnie kończyć. Jak macie jakieś pytania, to zapraszamy.